Myśmy w naszym raporcie dotyczącym finansowania partii politycznych próbowali zidentyfikować różne strumienie pieniędzy, które płyną do polskich partii politycznych. Nie tylko subwencje z budżetu państwa, nie tylko dotacje, czyli refundacje kosztów kampanii wyborczych dla zwycięskich ugrupowań, ale również pieniądze, które formalnie nie przepływają przez partyjne konta, ale wspierają działanie partii politycznych w terenie, to znaczy środki na funkcjonowanie biur poselskich, biur senatorskich. Zwracaliśmy również uwagę na indywidualne wpłaty obywateli na konta partii, darowizny, składki członkowskie i próbowaliśmy ten obraz dosyć skomplikowany finansowania partii politycznych w Polsce pokazać. Partie polityczne w Polsce są finansowane głównie z publicznych pieniędzy i próbujemy argumentować, że jest to bardzo ważne, żeby partie miały dostęp do środków publicznych, oczywiście w ścisły sposób regulowanych. Dlatego, że chroni nas to przed niesprawiedliwym systemem, w którym partie ludzi bogatszych, czy reprezentujące interesy ludzi bogatszych, miałyby więcej środków niż partie reprezentujące ludzi biednych i interesy ludzi biedniejszych. Niemniej jednak w, zawsze w takiej sytuacji wraca sprawa jawności i kontrolowania tych pieniędzy. Podliczenie tych strumieni finansowania partii politycznych z budżetu i z źródeł prywatnych łącznie dało nam taki obraz, że w roku wyborczym około 5,50 groszy na obywatela przypada na funkcjonowanie partii politycznych. Czy to dużo, czy to mało, pewnie obywatele powinni sami ocenić. Niemniej jednak partie też powinny czuć się odpowiedzialne za to, żeby informować, jak wydają te pieniądze. Każda publiczna złotówka powinna być oglądana z dwóch stron. Więcej szczegółów dowiecie się Państwo w raporcie wydanym przez Fundację Batorego o finansach polskich partii.